Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj z rekonesansu trasy Garmin Road Challenge Tatry 2020. Pewnie zadajecie sobie pytanie, czy nie pomyliliście kanału Leszek i Góry? Tak, bo to są zawody nietypowe, prowadzone indywidualnie po szlakach górskich. Zapisujecie się na stronie z linku w opisie, dostajecie pakiet i ślad do nawigacji. Zwrotnie odsyłacie zapis swojej jazdy z niemal dowolnego urządzenia. Do wyboru macie trasy krótsze i dłuższe dla unoszących się honorem, tak jak ja. No bo co, ja nie przejadę 100 km po górach, to potrzymaj mi bidon. Daleko jeszcze? Ja mam taki mazowiecki nawyk oceniania trasy wyłącznie po dystansie, a nie po ilości metrów i procentów. Tak, bo na przykład taka słynna ściana Bukowina jest w stanie bardzo skutecznie zweryfikować człowieka. A oto Garmin Road Challenge i oto ściana Bukowina. Dzień dobry! To uczy pokory. Takie podjazdy. To jest coś, co trzeba przeżyć samemu, a nie mądrzyć się w internecie. Tak jak mi się czasami zdarzało. Tu jest prawdziwe życie. To są momenty, kiedy patrzysz i nie dowierzasz, a na zębatkach mazowieckich masz wrażenie, że zaraz spadniesz z roweru, ledwo mogąc utrzymać 40 obrotów korby przy ponad 300 watach, 30 stopniach na termometrze i 20% wzniosu. Widzicie moje zdziwienie? A co dopiero teraz musi mówić moja kaseta albo łańcuch? Mój Garmin był w takim szoku, że wzrósł mu poziom naładowania baterii, a moja prawa ręka przez cały czas szukała jeszcze dodatkowych przełożeń. No niestety, masz babowaty kaseta 28 i blat 36. Tutaj też odpowiadacie sobie na pytanie, na przykład dlaczego taki Majka albo Kwiatkowski ważą po 50 czy 60 kg? To tak jakbym ja teraz jeszcze schudł 20. To był jeden z dwóch najtrudniejszych podjazdów na tej trasie i na pewno jeden z najpopularniejszych w Polsce. Nie bez powodu stale też znajduje się na trasie Tour de Pologne. Cieszę się, że dałem radę, bo na pewno kilka lat temu nie byłoby to możliwe, nie ze względu na poziom wytrenowania, ale moją masę. W górach liczy się nie tylko nasza waga, siła i wydolność, ale także technika. Strome zjazdy, nawroty i patelnie wymagają treningu jazdy po zakrętach. Tutaj chwila zawahania i złe decyzje mogą się skończyć naprawdę źle. Dlatego uważam, że tak samo zjazdy, jak i podjazdy wymagają pokory, studzenia emocji i koncentracji. Wielokrotnie pytacie mnie o tarczę. Tak, różnica jest ogromna, zwłaszcza kiedy leje deszcz na zjazdach. Ich efektywność jest zawsze taka sama, zarówno na zimno, ciepło, sucho i mokro. Na Garmin Road Challenge dostałem też na testy nieco inne koła od No Limited. To są 38, niższe, lżejsze i mniej podatne na wiatr. W górach nasza aerodynamika nie ma aż tak dużego znaczenia. Po raz kolejny mogłem się o tym przekonać na podjeździe pod Butorowy Wierch. Jakiś przemądrzałych znajomych może macie? To zabierzcie ich na szybką weryfikację. Tutaj można poczuć grawitację i wrócić na ziemię, zmotywować się do ostrzejszych treningów, zgubienia kilku kilo i lepszej aklimatyzacji cieplnej przed kolejnymi zawodami. Powyżej 10% muszę jechać w okolicach 300 watów, żeby nie spaść z roweru. 330, a jest 8%. Jak miejscami jest 18%, to na 10% naprawdę ma się wrażenie, że się po prostu odpoczywa. To jest totalne przeskalowanie tego, z czym mam do czynienia na co dzień, albo chociażby na triathlonie. Z tego też powodu wziąłem udział w tej imprezie, aby mieć jak najwięcej pretekstów do treningu w górach. Rozwijać siłę i wytrzymałość, poprawiać technikę i mieć z tego mnóstwo radości. To była też okazja do testu radaru wstecznego Garmin Varia, który na całej trasie poprawiał moje bezpieczeństwo. W trosce o nie właśnie ekipa Labosport wypożyczyła mi tę lampkę, za co dziękuję. Być może będzie jeszcze okazja poopowiadać o tym bajerze. Dziękuję też za fantastycznie zaplanowane trasy. Ja bez nawigacji tutaj jako rowerzysta we mgle bardzo dużo radości i satysfakcji daje mi latanie po górach, miejscami także śladami Tour de Pologne, mając okazję jeszcze bardziej docenić wysiłek pro zawodników, choćby podjeżdżając pod sławną ścianę Bukowina. Jeszcze do końca wakacji można wziąć udział w Garmin Road Challenge i w wielu miejscach odkryć kolarstwo na nowo i poczuć się prawie pro, zwłaszcza jeśli wasz kod pocztowy wskazuje nam
Mazowsze, gdzie do najbliższego podjazdu mamy z jakieś 200 kilometrów. Co ja bredzę. Macie bardzo blisko do linków, które znajdują się w opisie. Tam możecie zapisać się na te zawody. Możecie też odwiedzić mój sklep, jednocześnie mnie wspierając. Zachęcam także, żeby zobaczyć na mojego Facebooka i na Instagrama, za co będę niesamowicie wdzięczny. Dzięki wielkie i pozdrawiam z Tatr.